Szanowni Państwo, szczęść Boże. W 1998 roku Aleksander Dugin, jeden z ideologów Kremla, powiedział: czekam na nowego Iwana Groźnego. Wypowiedział te słowa w bardzo ciekawym i pamiętnym wywiadzie, którego udzielił redaktorowi Grzegorzowi Górnemu. I właśnie z redaktorem Grzegorzem Górnym, po wielu latach od przeprowadzenia tego wywiadu, będę dzisiaj rozmawiał w naszej rozmowie PCH24. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, szczęść Boże, witam najserdeczniej w rozmowie PCH24. Moim dzisiaj gościem jest redaktor Grzegorz Górny, a chciałbym porozmawiać w tym wydaniu o słynnym wywiadzie, który pan redaktor Górny przeprowadził z ideologiem Kremla Aleksandrem Duginem w roku 1998. Witam serdecznie, panie redaktorze, i zapraszam do rozmowy. Witam serdecznie. Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, w 1998 roku przeprowadził pan bardzo długi wywiad z postacią, która już w tym momencie w Polsce, myślę, jest dość dobrze znana. Wtedy była, myślę, że prawie w ogóle nieznana w 1998 roku. Chodzi mianowicie o takiego jednego z ideologów Kremla, Aleksandra Dugina, naukowca, takiego wizjonera, myśliciela rosyjskiego. Panie redaktorze, w tym wywiadzie, będziemy rozmawiać o tym wywiadzie oczywiście w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. I bowiem w tym wywiadzie padają tam takie słowa, na przykład, że my, Rosjanie i Niemcy, rozumiemy w pojęciach ekspansji i nigdy nie będziemy rozumować inaczej, mówi Dugin. Nie jesteśmy zainteresowani po prostu zachowaniem własnego państwa czy narodu. Jesteśmy zainteresowani wchłonięciem przy pomocy wywieranego przez nas nacisku maksymalnej liczby dopełniających nas kategorii. Nie jesteśmy zainteresowani kolonizowaniem jak Anglicy, lecz wytyczaniem swoich strategicznych granic geopolitycznych bez specjalnej nawet rusyfikacji. Chociaż jakaś tam rusyfikacja powinna być. Rosja w swym geopolitycznym oraz sakralno-geograficznym rozwoju nie jest zainteresowana w istnieniu niepodległego państwa polskiego w żadnej formie. Nie jest też zainteresowana istnieniem Ukrainy. Nie dlatego, że nie lubimy Polaków czy Ukraińców, ale dlatego, że takie są prawa geografii sakralnej i geopolityki. Koniec cytatu. Panie Grzegorzu, no nie wyobrażam sobie, że kiedy zobaczył pan te już ponad tydzień temu te pierwsze strzały na Ukrainie i atak wojsk rosyjskich na Ukrainę, że no nie przypomniał sobie pan tej rozmowy. Jakie były pana odczucia i proszę słowo komentarza właśnie w kontekście tej sławetnej rozmowy z Duginem. Może na początku bym wyjaśnił, dlaczego przykładamy takie znaczenie do słów wypowiadanych przez Dugina. Przecież można powiedzieć, że jest to jeden z wielu intelektualistów. Dlaczego cytować akurat jego, a nie kogoś innego? I to jest bardzo ważne, dlatego że pozycja Dugina w świecie elit rosyjskich, zwłaszcza tych wywodzących się ze służb specjalnych, jest większa niż mogłoby się wydawać. Ja kiedy robiłem ten wywiad, to on był wtedy jeszcze zupełnie nieznany, wtedy jeszcze Putina nie było na Kremlu. Wywiad nosił tytuł „Czekam na Iwana Groźnego” i potem, kiedy Putin doszedł do władzy, to Dugin ogłosił, że to jest właśnie wyczekiwany przez niego Iwan Groźny. I później ku memu zdumieniu okazało się, że ten wywiad był przetłumaczony na wiele języków świata. Ja się z nim stykałem w różnych miejscach, bo ludzie dzięki temu dowiadywali się często po raz pierwszy o Duginie, który stał się takim głównym ideologiem eurazjatyzmu. I może warto by było też tak dwa słowa powiedzieć na temat tego, skąd się w ogóle wziął Dugin i ta cała ideologia i dlaczego ona ma taki wpływ. Otóż. No właśnie, bo jeszcze tutaj tylko wejdę w słowo, bo wydaje się, że przez ostatnie lata jakby ten Dugin troszeczkę był taki schowany, bo on, o ile tam powiedzmy może tak około 10 lat temu mówiło się, że on jest jakby blisko Putina, jakoś mu tam doradza i tak dalej, teraz jakby może trochę mniej, natomiast z tego, co mówi pan redaktor, jest to rzeczywiście nadal dla elit rosyjskich bardzo ważna postać i oczywiście co z tym idzie, bardzo ważna myśl.
Tak, może powiem o genezie tego zjawiska. Tak. Mianowicie pod koniec komunizmu, kiedy było już wiadomo, że ten ustrój nie jest w stanie dłużej przetrwać, w elitach KGB zaczęto rysować scenariusze na przyszłość. Wiadomo, że w odróżnieniu od tych starców, którzy zasiadali na Kremlu z partii komunistycznej, elity KGB były lepiej wykształcone, oni jeździli za granicę, znali języki, widzieli świat, mieli dostęp do prawdziwych analiz, które mówiły, jaki jest stan Zachodu, a jaki stan Związku Sowieckiego. Więc oni już wtedy rysowali różne scenariusze rozwoju wydarzeń. I wiadomo, że ten upadek Związku Sowieckiego był w dużej mierze wyreżyserowany wcześniej, przynajmniej powstał pewien scenariusz transformacji, z tym, że ona wymknęła się w pewnym momencie spod kontroli. To znaczy dynamika wydarzeń była tak szybka, że nie dało się tego utrzymać. Tym niemniej w ramach przygotowań do zupełnie nowej sytuacji powstawały różne rzekomo niezależne środowiska, całe nawet partie, coś, co dzisiaj nazwalibyśmy think tankami, chociaż wtedy to słowo w ogóle nie funkcjonowało, czyli takie ośrodki analityczne, intelektualne, ideowe, które opracowywałyby możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń w przyszłości i które tworzyłyby pewne środowiska ideowe. I jednym z takich właśnie środowisk, takich wypustek tych służb było środowisko skupione właśnie wokół Aleksandra Dugina. Ono wypracowało tą ideologię eurazjatyzmu, bo kto wie, może sytuacja w przyszłości rozwinie się tak, że trzeba będzie postawić na ten eurazjatyzm. I ta ideologia opierała się na takim twierdzeniu, że konflikt między Rosją a Zachodem to już nie jest konflikt dwóch ustrojów gospodarczo-polityczno-społecznych, czyli komunizmu i kapitalizmu, ale to jest konflikt dwóch cywilizacji. I z jednej strony mamy cywilizację zachodnią, a z drugiej strony mamy cywilizację eurazjatycką. I właśnie na czym polegała zasługa, nowość i znaczenie Dugina? Na tym, że on w inny sposób zdefiniował konflikt między Wschodem a Zachodem jako konflikt cywilizacyjny. Eurazjatyzm miał być tą ideologią nowego imperium i on na dodatek bardzo silny nacisk położył na geopolitykę. To znaczy on był tym, który przywrócił myśl geopolityczną do strategii wojskowej Federacji Rosyjskiej i on napisał pierwszy po upadku komunizmu podręcznik do geopolityki, który stał się właściwie takim obowiązującym we wszystkich akademiach dyplomatycznych i akademiach wojskowych i na tym podręczniku Dugina do geopolityki wychowywały się całe później kadry dowódcze czy elity służb specjalnych w Federacji Rosyjskiej. Więc na tym polega jakby jego znaczenie. Po pierwsze, ideologia eurazjatyzmu, czyli zdefiniowanie konfliktu z Zachodem w kategoriach cywilizacyjnych i po drugie położenie znaczenia na geopolitykę, czyli myślenie w kategoriach stref wpływów, które dzielimy z tymi najsilniejszymi. No i w tym momencie tym partnerem na Zachodzie, który jest wymarzony do podziału Europy na strefy wpływów, są Niemcy. Mianowicie między Berlinem a Moskwą nie istnieją żadne podmioty. To są pewne pionki na szachownicy, które możemy przesuwać, którymi możemy się dzielić. I w tym wywiadzie, którego on mi udzielił w 1998 roku, on właściwie rysował ten plan działań. Z tym, że wtedy mieliśmy do czynienia z epoką Borysa Jelcyna. Rosja była w tak zwanym, w okresie tak zwanej wielkiej smuty, w dużym osłabieniu i wtedy brano te wypowiedzi Dugina niezbyt poważnie. Nawet niektórzy mówili, że to są rojenia jakiegoś maniaka, że to jest niemożliwe, że siedzi jakiś sfrustrowany facet w piwnicy, snuje swoje fantasmagorie, ale okazało się, że później wydarzenia potoczyły się dokładnie według tego scenariusza, jaki zarysował Dugin, z tym, że są pewne też różnice, o których mógłbym tutaj powiedzieć. Tak.
Dziękuję serdecznie za to właśnie wyjaśnienie. Rzeczywiście warto właśnie zwrócić na to uwagę, że ten wywiad był zrobiony w 98 roku. Wtedy nawet no tutaj z tej perspektywy to były zupełnie inne czasy. To był tak, na Zachodzie to trochę żeśmy byli w tym paradygmacie Fukuyamy, końca historii. Wydawało się, że to jest właśnie ten wielki triumf tego świata zachodniego, tak bardzo znienawidzonego przez właśnie tych Eurazjatów. I właśnie tej zapaści. Warto też nadmienić, że wtedy na stolicy Piotrowej był przecież cały czas nasz polski papież święty Jan Paweł II, więc to była też taka atmosfera i wydawało się, że rzeczywiście, że ta Rosja to ona będzie się jakby pogrążać w tym swoim chaosie, a z drugiej strony były też te nadzieje, że właśnie Rosja się będzie nawracać, bo czy nawet, że się już jakoś rozpoczął proces nawrócenia Rosji, tak niektórzy interpretowali właśnie też jak gdyby tajemnicę fatimską i uważali, że to poświęcenie Rosji rzeczywiście się dokonało, tak jak to Matka Boża chciała, stąd wiadomo komunizm upadał i tak dalej. Natomiast no, ten upływ tych 20 kilku lat od tamtego czasu pokazuje, że właśnie jest zupełnie inaczej. I ja bym jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo zacząłem od tego fragmentu, w którym Dugin właśnie mówi o tej ekspansji, o tym, że nie ma tam miejsca dla Polski. Natomiast jeszcze jest jeden fragment tutaj taki, że w tym jego wywiadzie bardzo mocno przewija się wątek wprost antykatolicki, taki zupełnie nieskrywany. On bardzo często mówi wprost o katolicyzmie jako o czymś no, jednoznacznie złym. Uważa, że jak gdyby katolicyzm jest produktem Zachodu, tych krajów głównie romańskich i germańskich, produktem Zachodu, który zerwał z Bizancjum, który przez koronację Karola Wielkiego, prawda, jak gdyby dokonał jakby swoistego takiego buntu wobec prawowitej władzy, jedynej prawowitej władzy, czyli cesarza bizantyjskiego. No i od tego momentu, czyli od 800 roku, zaczyna się wielki upadek właśnie cywilizacji zachodniej, jej gnicie i próba jakby wejścia z tym gniciem na te dziewicze, wspaniałe, święte, sakralne obszary Eurazji. Czy mógłby pan, panie redaktorze, tutaj parę słów powiedzieć o tym właśnie antykatolickim nastawieniu Dugina? I chciałbym też zapytać, na ile to antykatolickie nastawienie jest tylko jakby u niego, w jego głowie, w jego myśleniu, a na ile właśnie, tak jak powiedział pan, że to jest, napisał podręcznik dla elit rosyjskich, ma wpływ na te elity rosyjskie, na ile ten antykatolicki resentyment, przecież nie nowy, przecież jeśli poczytamy sobie no, piękne powieści z drugiej strony i pełne pierwiastka chrześcijańskiego, na przykład twórczość Dostojewskiego, ale z drugiej strony u niego też ten pierwiastek antykatolicki jest, także to nie jest tylko kwestia, że powiedzmy, że Dugin to myślił, czy komuniści, ale to było wcześniej. Więc o to pytam, o ten pierwiastek antykatolicki w jego myśli i w elitach rosyjskich. W tym pierwszym fragmencie, który pan zacytował, tam pojawiło się takie sformułowanie geografia sakralna. Że Dugin mówi, że są to nieubłagane prawa geopolityki, geografii sakralnej. I to jest takie ciekawe określenie, którego właśnie w polskiej myśli politycznej nie ma. To ja przynajmniej nie spotkałem żadnego polskiego polityka, który by się powoływał na prawa geografii sakralnej. Na Zachodzie też nie. Natomiast to jest określenie, które bardzo często się pojawia w publicystyce czy myśli politycznej rosyjskiej w odniesieniu nawet do Krymu czy Kijowa, ale także w odniesieniu do całej Słowiańszczyzny. Mianowicie cała Słowiańszczyzna, ona powinna być prawosławna. Natomiast ci Słowianie, którzy przyjęli katolicyzm, są zdrajcami Słowiańszczyzny. I zdaniem Dugina, słowiański katolik to jest oksymoron, to jest coś, co nie ma prawa istnieć. To jest sprzecznością samą w sobie i że trzeba wybrać, albo jest się Słowianinem, albo jest się katolikiem, ponieważ katolicyzm jest przeciwny duszy słowiańskiej. I rzeczywiście on uważa katolicyzm za swojego przeciwnika z dwóch powodów. Po pierwsze to jest ten powód religijny, duchowy, że jest to religia skażona, nieprawdziwa w odróżnieniu od prawosławia. Po drugie, że ma swoją głowę, swojego zwierzchnika
poza granicami Rosji. A więc jest to siła obca, obca ekspozytura, w odróżnieniu od prawosławia, którego głowa, duchowy zwierzchnik, przebywa w Moskwie. A jak wiadomo, mamy do czynienia z sojuszem tronu z ołtarzem, wobec tego tutaj mamy do czynienia z taką jednością duchowo-polityczną, religijną. Jeżeli przyłożymy tą samą miarę do katolicyzmu, no to okazuje się, że wszyscy katolicy na terenie Rosji no muszą być posłuszni komuś innemu, bo jeżeli religia i polityka idą w parze, to posłuszeństwo religijne papieżowi musi pociągać za sobą także posłuszeństwo w innych dziedzinach, a więc jest to nielojalność wobec państwa, no, czyli innymi słowy zdrada. I w takich kategoriach rozumuje Dugin. I on tutaj się też odwołuje niestety do pewnego takiego rysu współczesnego prawosławia rosyjskiego, zwłaszcza w wydaniu Patriarchatu Moskiewskiego. Oczywiście ja tutaj nie mówię o wszystkich duchownych czy wszystkich wiernych w Patriarchacie Moskiewskim, ale o bardzo wpływowych elitach, dla których antykatolicyzm jest częścią współczesnej tożsamości rosyjskiego prawosławia. I my sobie z tego u nas nie zdajemy sprawy, ale ja będąc w Moskwie bardzo często kupowałem książki czy broszury, które były opatrzone imprimatur patriarchy Moskwy i Wszechrusi, wcześniej Aleksego, a teraz Cyryla, no o bardzo takim antykatolickim charakterze, na przykład pod tytułem Czy papież jest trzecią bestią z Apokalipsy świętego Jana? No i oczywiście odpowiedź w broszurze była twierdząca. Albo taki podręcznik, jak dokonywać rachunku sumienia, no i się okazywało, że zjadłem obiad z katolikiem. No i już jest to grzech, z którego trzeba się spowiadać. No i tak dalej, podaję pewne takie przykłady, mógłbym ich podawać więcej, no które mają także wpływ na wiernych. Na przykład ktoś chce się przygotowywać do spowiedzi, się okazuje, że taki grzech popełnił. Więc ten rys antykatolicki jest bardzo silnym takim znamieniem współczesnego prawosławia w wydaniu Patriarchatu Moskiewskiego. Więc Dugin rzeczywiście się tutaj odwołuje do tego, no nie mówiąc już o tej propagandzie współczesnej putinowskiej, dla której Polska, czyli taki główny bastion katolicyzmu w Europie Środkowej, jest wrogiem i dla niego ten splot polskości i katolicyzmu jest czymś oczywistym, dlatego on sam mówi, że w interesie Rosji jest wszystko, co rozkłada katolicyzm w Polsce i że musimy popierać wszystkie siły rozkładowe wewnątrz katolicyzmu w Polsce, żeby rozłożyć tą religię, bo wiemy wtedy, że rozłożymy polskość. I to jest bardzo ciekawy moment, właśnie to popieranie sił rozkładowych. On tutaj bardzo szczerze mówi te rzeczy. Ja tutaj może jeszcze jeden cytat bym przedstawił. Tutaj pan pyta Dugina, z pana punktu widzenia korzystne są wszelkie działania antykatolickie w Polsce? I on odpowiada, cytuję, dokładnie tak, trzeba rozkładać katolicyzm od środka, wzmacniać polską masonerię, popierać rozkładowe ruchy świeckie, promować chrześcijaństwo heterodoksyjne i antypapieskie, czyli mówiąc ponad heretyckie, takie pełne błędów, różnych wynaturzeń. Dalej cytuję, katolicyzm nie może być wchłonięty przez naszą tradycję, chyba że zostanie głęboko przeorientowany w kierunku nacjonalistycznym i antypapieskim. Gdyby w Polsce działała loża w rodzaju irlandzkiej Złotej Jutrzenki, której liderzy, jak na przykład William Butler Yeats czy Maud Gonne, z jednej strony byli katolikami, z drugiej zaś fanatycznymi okultystami zainspirowanymi kulturą celtycką, to można mieć jakąś nadzieję. Tacy ludzie mogliby rozkładać katolicyzm od wewnątrz i przeorientować go w kierunku bardziej heterodoksyjnym, a nawet ezoterycznym. Moi znajomi w Polsce mówią mi zresztą, że są u was takie grupki mające związek z telemizmem czy dorobkiem Alistaira Crowleya. No bardzo szczerze tutaj on mówi. I teraz tak, ja sobie myślę, że i to jest taki następny punkt, do którego chciałbym przejść, żeby bardziej to też jakby odnieść do naszych czasów, bo strona lewicowo-liberalna w Polsce i to teraz na naszych dniach widzimy, próbuje na tym ukraińskim ogniu piec swoje pieczenie, to znaczy
próbuje dokonać takiego porównania, że oto wszelkie grupy, które krytykują Zachód, ten Zachód taki, jaki on jest, demoliberalny, pełen tej całej agendy, powiedzmy, obyczajowej, tych rozkładowych prądów, nazwijmy to tej rewolucji antykulturowej, to wszystkie te grupy w Polsce, które krytykują ten Zachód, osłabiają Zachód, ustawiają się przeciwko Zachodowi, czyli innymi słowy wzmacniają antyzachodnią Rosję. I teraz bardzo łatwo się tutaj na taką szufelkę zamiata wszystkie grupy, które właśnie, i głównie katolickie oczywiście, no bo to grupy katolickie, ośrodki katolickie są głównie w Polsce jak gdyby tymi ośrodkami, które krytycznie patrzą na Zachód i wytykają temu Zachodowi ten szereg błędów, które przez całą tą rewolucję na Zachodzie, która się toczy co najmniej od renesansu i reformacji Lutra, prawda, no to od razu pojawia się taki zarzut, a to wy sprzyjacie Putinowi, to wy jesteście agentami Putina, to prawica, to właśnie takie grupy są agentami Putina, czyli żeby rzeczywiście walczyć skutecznie z Rosją, trzeba się jakby całkowicie zbratać i jak gdyby utożsamić z całym tym rewolucyjnym prądem antykultury zachodniej. I tutaj właśnie, a z drugiej strony właśnie Dugin tutaj szczerze o tym mówi, że on tej agentury nie tylko upatruje na jakiejś tam skrajnej nacjonalistycznej prawicy, załóżmy, że tam szukałby dla siebie miejsca, ale również właśnie w takich miejscach właśnie jak polska masoneria, jak w jakichś ruchach okultystycznych, które miałoby jego zdaniem wejść, jakby zinfiltrować Kościół od środka i dokonać jakiegoś tam jego osłabienia. Także mi się wydaje, że tutaj jakby w Polsce nie dość uważnie przyglądamy się, zresztą on tam mówi również o pewnych ruchach anarchistycznych, wywrotowych i tak dalej, że my jakby przyjęliśmy, że tylko na tak zwanej skrajnej prawicy nacjonalistycznej należałoby szukać tych potencjalnych rosyjskich agentów, natomiast nikt nie patrzy na tą stronę właśnie skrajnie lewicowo-liberalną, która z jednej strony rozkłada polskie społeczeństwo, polską tradycję, polską tożsamość od środka, ale również czyni to w Kościele. Jakby pan tutaj do tego się jeszcze odniósł właśnie. Rzeczywiście, my dostrzegamy tylko jedną stronę medalu, bo zauważmy, że reżim Putina takimi dyskretnymi kanałami wspierał z jednej strony rzeczywiście ruch narodowy we Francji pod wodzą Marine Le Pen, a z drugiej strony też ruchy lewackie, jak Podemos w Hiszpanii czy Syrizę w Grecji. Jemu zależało na tym, żeby antagonizować społeczeństwo, wspierając dwa skrzydła i w ten sposób rozbijać jedność Zachodu. I to jest bardzo znana metoda. Zresztą jest taki bardzo dokładnie przestudiowany przypadek w Stanach Zjednoczonych, że z jednej strony skrzyknięto demonstrację zwolenników pro-life, a z drugiej strony zwolenników aborcji, która się ze sobą skonfrontowała w jednym z miast amerykańskich, a potem się okazało, że i jedni i drudzy byli skrzyknięci przez rosyjskich troli. I akcja, która sparaliżowała na ileś godzin centrum miasta, kosztowała $200 łącznie, tak obliczono. Ten przypadek był w Senacie Stanów Zjednoczonych pokazywany jako taki przykład wzorcowy, jak bardzo małym kosztem Rosjanie są w stanie destabilizować życie w innych krajach, więc jest to pewna ich metoda polityczna. Jeżeli chodzi o to, co mówił tutaj Dugin, to rzeczywiście w interesie Rosji jest osłabianie Zachodu poprzez wewnętrzny rozkład. I można powiedzieć, że w tym sensie oni nawiązują do tej myśli Sun Tzu, wybitnego chińskiego stratega myśli wojskowej żyjącego kilka wieków przed Chrystusem, który napisał te swoje słynne dzieło Sztuka Wojny o tym, że największą sztuką jest wygrywanie wojen bez prowadzenia wojen, czyli bez działań militarnych, tylko przez akcję rozkładową przeciwnika, a tak naprawdę już ostateczny sztych, ta inwazja militarna jest takim przypieczętowaniem tej akcji. Z tym mieliśmy do czynienia w historii Rzeczypospolitej w XVIII wieku, bo czasy saskiej, później Stanisława Augusta, to był czas takiej wojny hybrydowej prowadzonej przez carską Rosję z Polską,
Generalnie wtedy doszło do rozkładu wewnętrznego kraju, pozbycia się armii, demoralizacji elit. No dzisiaj wiemy, że większość posłów była na żołdzie rosyjskim, bo powstańcy kościuszkowscy zdobyli archiwum ambasady rosyjskiej, tam były całe listy płac polskich polityków. I potem rozbiór to właściwie on się poza powstaniem kościuszkowskim, które nie miało większych szans na zwycięstwo, odbył bez większego oporu. No właśnie dlatego, że wcześniej Rzeczpospolita została rozłożona wewnętrznie przy aktywnym udziale tych sił rozkładowych i Rosjanie do perfekcji opanowali ten sposób właśnie rozkładania wewnętrznego przeciwnika. Jest tych słynnych 13 złotych zasad Sun Tzu i one są stosowane do dziś. Tak, przypomina mi się, że chyba to nawet z właśnie Sun Tzu pochodzi taka złota myśl, że szczęk oręża jest klęską stratega. Także to rzeczywiście w tamtym myśleniu, tym eurazjatyckim czy azjatyckim, rzeczywiście te wszystkie fortele, tutaj też tak, Chińczycy mają bardzo rozbudowaną tą sztukę prowadzenia wojny bez wojny, tak? Bez takiej jakby wojny, tak jak mówię, geopolityce energetycznej. To rzeczywiście. Jeszcze na jedną rzecz bym chciał zapytać. W tym wywiadzie są też bardzo szczerze, jak gdyby Dugin mówi o takim pokrewieństwie, że tak powiem, ideowym z Niemcami. To też jest szokujące i też w kontekście właśnie tej bieżącej sytuacji, bo my nie tylko, ale nawet te elity demoliberalne przez ostatnie dni, no cały czas słuchamy krytykę wobec postawy Niemiec i niektórych innych krajów zachodnich, prawda? Wobec krytykujące postawę Niemiec wobec Rosji, prawda? I tą z ostatnich lat, prawda? Bo tutaj przypomnijmy, prawda, że tutaj z jednej strony niby jest ta opozycja, demoliberalny Zachód i ta eurazjatycka Rosja, a z drugiej strony powstała jedna rura na dnie Bałtyku, druga rura na dnie Bałtyku. Niech ekonomiści może się wypowiedzą, prawda, ile tam tych euro czy dolarów tą rurą popłynęło jakby w przeciwną stronę, bo z jednej strony gaza, a tą rurę wirtualnie, tak byśmy powiedzieli, płynęły dolary czy euro do Putina, za które on pewnie kupił sobie ten sprzęt, którym teraz jeździ po Ukrainie. Więc rzeczywiście jest to pytanie o postawę Niemiec tutaj. Wydaje się nawet, nieraz można takie odnieść wrażenie, że w zasadzie patrząc na postawę Niemiec, Niemcy zachowywały się jak taki strategiczny sojusznik, strategiczny partner Rosji. I tutaj w tym wywiadzie rzeczywiście Dugin o tym swoistym takim pokrewieństwie duchowym między Niemcami, a szczególnie między Prusami a Rosją mówi. Może jeszcze parę słów na ten temat, panie redaktorze. My musimy pamiętać o szczególnej roli Niemiec, czy też Niemców w historii Rosji. Kiedy Piotr I budował to nowożytne państwo rosyjskie, jego potęgę, jednak opierał się na pewnych wzorcach, głównie pruskich i niderlandzkich. Ściągał inżynierów budowniczych z Niemiec. Później pamiętajmy, że też służby specjalne w XIX wieku też budowali Niemcy w Rosji, czyli generał Benkendorf. I ten wpływ niemiecki na Rosję był olbrzymi. No, sama Katarzyna II przecież była księżniczką z Niemiec, urodziła się w Szczecinie. Więc takich przykładów można podawać więcej. I zarówno Niemcy, zwłaszcza w XIX i XX wieku, jak i Rosja, one myślały w tych samych kategoriach, czyli podziału świata na strefy wpływów. I tutaj bardzo dobrze się porozumiewały z Rosją, ten słynny układ Gorczakow-Bismarck, Ribbentrop-Mołotow, koncepcja z jednej strony Mitteleuropy, z drugiej tego Eurazjatyckiego Ładu, więc widzimy tu też takie pokrewieństwo, jeżeli chodzi o pewną myśl geopolityczną. No i jeżeli dochodzi do porozumienia Berlina z Moskwą, to często odbywa się to na tym poziomie strategicznym kosztem tych wszystkich małych graczy, którzy są pomiędzy nimi. Jeżeli chodzi o Nord Stream 2, no to widzieliśmy, że
ten epizod należy do tego samego schematu. Mianowicie porozumiewamy się ponad głowami maluczkich. I widzieliśmy, że protestowali przeciwko temu Ukraińcy, Polacy, Łotysze, Litwini, Estończycy, Rumuni, Słowacy, ale ich głos został zignorowany. Ważniejsze były interesy rosyjsko-niemieckie. I to jest ewidentny przykład tego, że nawet w XXI wieku tego rodzaju polityka może być kontynuowana. No i miejmy nadzieję, że ta wojna na Ukrainie przyniesie takie otrzeźwienie w końcu w Europie, że podobne metody są dzisiaj niedopuszczalne, bo widzimy, do jakich katastrof prowadzą. Tak, miejmy taką nadzieję. Natomiast jeszcze raz wrócę do tego, że z takiego przeglądu, tutaj polecam też Państwu zupełnie kuriozalny wstępniak redaktora Tomasza Lisa w najnowszym Newsweeku, gdzie on właśnie ten cały zestaw takiej liberalnej krytyki polskiej prawicy zasadza właśnie na tym stwierdzeniu, że bronicie tożsamości Polski, tej właśnie tradycyjnej, katolickiej, antyliberalnej, to znaczy, że jesteście sojusznikami Putina. Także ta pałka rzeczywiście już tam coraz bardziej zza pleców tych liberałów wyziera, którą zaczynają nas bić. Także tutaj jest ryzyko takie, że w tym zmaganiu z Putinem może się również dostać wszystkim tym grupom w Polsce, które chciałyby oczywiście współpracować z Zachodem i tak dalej, natomiast chciałyby dążyć do tego, żeby zachować specyfikę Polski, specyfikę cywilizacji zachodniej, ocalić w niej cały ten dorobek chrześcijaństwa katolickiego właśnie. No i to zaczyna być właśnie ta postawa taka tradycyjna katolicka zaczyna być utożsamiana wręcz z postawą, która sprzyja Putinowi. I tutaj bym wszedł do następnego jeszcze fragmentu i takiego aspektu tej rozmowy i aspektu tego problemu. To znaczy, bo myślę, że bo tutaj mówiliśmy, że Dugin jakby ma wpływ na elity rosyjskie, ale pan redaktor na pewno doskonale wie, że Dugin prowadzi bardzo, bardzo bogatą i ożywioną działalność również poza granicami Rosji. On jest świetnie znany w całym zachodnim świecie, prowadzi strony internetowe albo prowadził, nie wiem czy do tej pory prowadzi, w wielu językach świata. I myślę, że pan redaktor się ze mną zgodzi, że on uwiódł bardzo dużo intelektualistów właśnie również na prawicy, albo przede wszystkim na prawicy na całym świecie. I tutaj bym zwrócił na to uwagę, że co jest takiego bardzo uwodzicielskiego? Specyficzna, fałszywa alternatywa, którą bardzo często rewolucja antychrześcijańska się posługuje i Dugin się nią też bardzo mocno posługuje, czyli przeciwstawia sobie ten eurazjatycki, integralny tradycjonalizm, taki jest takim trochę rysem właśnie ewoliańsko-genonowskim, bym tak powiedział, właśnie liberalnemu, zgniłemu Zachodowi, temu opartemu właśnie na protestantyzmie, jak gdzieś tam, a wcześniej na katolicyzmie, dlatego że Dugin, jak gdyby, on tam wprost mówi, prawda, w tym wywiadzie, że katolicyzm dla niego to jest takie wstrętne dziecko katolicyzmu. Że katolicyzm jest mniej dla niego nawet wstrętny niż ten protestantyzm, ale jakby obydwa te, i katolicyzm i protestantyzm jednoznacznie negatywnie ocenia. I tutaj mi się wydaje, że na czym polega błąd? Na tym, że Dugin jak gdyby albo nie rozumie, albo nie chce rozumieć tak naprawdę istoty katolicyzmu i próbuje przeciwstawić właśnie temu światu liberalnemu jakąś koncepcję tak zwanego integralnego tradycjonalizmu, który w zasadzie jest takim pierwotnym pogaństwem. Czyli i tutaj paradoksalnie może tego na pozór nie widać, ale tak naprawdę to pierwotne pogaństwo z tą całą dzikością, którą tak bardzo docenia i jak gdyby na piedestał wynosi Dugin, tak naprawdę ta pierwotne pogaństwo i pierwotna dzikość jest w tej myśli Dugina, ale z drugiej strony ta właśnie pierwotna dzikość przecież jest również w rdzeniu tej rewolucji, zachodniej rewolucji antykulturowej. No to przywołajmy tutaj dobrego dzikusa Jana Jakuba Rousseau, czy przywołajmy koncepcję Zygmunta Freuda,
prawda, z tym, że kultura jest jakby źródłem cierpień i jakby cały ten bagaż kulturowy to jest w zasadzie tylko jakaś sublimacja tej dzikości, która jest w człowieku, tych popędów, prawda, czy potem weźmiemy Herberta Marcuse'a, a wcześniej jeszcze Wilhelma Reicha, to w zasadzie można by było powiedzieć, nie wiem, czy jakby to pan redaktor skomentował, że tak naprawdę te oba nurty, tak naprawdę one wyrastają z jakiegoś jednego rdzenia, że to jest tak naprawdę jakaś ciemna strona natury ludzkiej. My jako katolicy sobie powiemy, ciemna strona, wiadomo, no, na skutek tego, że człowiek jest jednak pod wpływem grzechu pierworodnego i on ma inklinację do zła, więc tutaj jak gdyby nie mówimy o człowieku jako o tym, jako o takim, jak Kościół katolicki nas uczy, że on jest skażony złem, że jego natura została w jakiś sposób dotknięta i skażona, ale jest łaska, ale jest odkupienie Pana Jezusa, ale jest Kościół katolicki i jest i Kościół, który jest jedynym nauczycielem, który oddziela prawdę od fałszu, dobro od zła, grzech od cnoty i tutaj jakby w sercu człowieka jest granica, prawda, między dobrem i złem, to tutaj u Dugina on tą granicę inaczej widzi, właściwie widzi, że dobrym jest to, co jest dzikie, silne, pierwotne i tak dalej, a złe jest to, co jest jakby takie słabe, efemeryczne, jakieś takie, prawda, tak jak to widzi, tak jak on postrzega właśnie ten demoliberalny świat. Więc myślę, że nie wiem, jakby pan to skomentował, czy dobra jest moja intuicja, że tak naprawdę to jest fałszywa alternatywa. Euroazjatyzm oparty na tej właśnie dzikości, na tym tak zwanym tradycjonalizmie integralnym, pokazywany jako coś pierwotnego, tradycyjnego, dobrego. I właśnie ten świat demoliberalny, który moim zdaniem w istocie opiera się bardzo, jakby można by było pewne wspólne mianowniki tam bardzo, bardzo mocne znaleźć. Tutaj pan poruszył wiele różnych wątków i tak postaram się jakoś... Przepraszam za taki wybór, ale też trochę emocjonalnie do tego podchodzę, bo odświeżyłem sobie ten wywiad i mówiąc szczerze, no, cały czas w głowie on we mnie gdzieś tam pracuje i pulsuje i dlatego może troszeczkę tak chaotycznie. To zacząłbym może od takiej pierwszej różnicy między Duginem a Putinem, przynajmniej Putinem tym, który się wypowiadał tuż przed agresją na Ukrainę. Bo on mówił wyraźnie o prawie Rosjan i prawie prawosławnych, które jest w tej chwili naruszane na Ukrainie. I jakby motywował agresję tym, że łamane są prawa i Rosjan, i prawosławnych. Więc mamy tutaj do czynienia z taką koncepcją nacjonalistyczną i religijną, ale skoncentrowaną na jednej religii, na prawosławiu. Tymczasem Dugin twierdzi, że nacjonalizm jest zbyt wąską ideą dla imperium. Że nacjonalizm jest ideą dla jednego narodu, ale imperium to jest coś większego niż naród. Imperium musi wchłaniać inne żywioły, etnosy, narody, religie. W związku z tym eurazjatyzm jest taką ideą. I ten eurazjatyzm powinien też wciągać te religie, żywioły, etnosy, narody Azji, a tam są także my buddyści, my hindusi, przedstawiciele innych religii, chociażby tych różnych wiar syberyjskich. Dlatego zdaniem Putina musi się tu dokonywać pewna synteza tych pierwiastków. I dlatego on mówi, że to prawosławie właśnie rosyjskie, ono powinno być nasycone także tymi pierwiastkami religijnymi z tamtych kultur. On wprost mówił hinduizmem, szamanizmem i tak dalej. I temu sprzyja fakt, że współczesna tradycja polityczna Rosji, łącznie z jej jakby strukturami, formami życia publicznego, w dużej mierze wywodzi się z tradycji tataromongolskiej. Ponieważ nie zapominajmy, że od 1240 roku do 1480, czyli przez 240 lat, Wielkie Księstwo Moskiewskie było zależne od Złotej Ordy i to tak naprawdę państwowość moskiewska, później rosyjska, ukształtowała się pod wpływem modelu ustrojowego panującego właśnie wśród Tataro-Mongołów. I to nie jest czysta tradycja bizantyjska, to jest bardziej ta tradycja turańska, jak ją nazywał Felix Konieczny. I widzimy to głównie w stosunku do trzech takich podstawowych instytucji, jak władza, własność i prawo. I tutaj w tych kwestiach to, co się dzieje w Rosji, różni się zupełnie od tego, co obserwujemy w Europie czy w świecie zachodnim. Więc w tym sensie
ten eurazjatyzm jest nie tylko koncepcją polityczną, ale także pewną koncepcją religijną i duchową, która zakłada jednak pewien synkretyzm, że to nie jest takie czyste, krystaliczne chrześcijaństwo, jak zakłada to katolicyzm. Druga sprawa, o której pan mówił, to ten wpływ Dugina na elity zachodnie. No, trzeba pamiętać, że on wywodzi się ze takiej starej rodziny bezpieczniackiej, oficerów, a nawet generałów GRU. Był kształcony na Zachodzie, mówi perfekt po niemiecku, angielsku i francusku. I zanim stał się znany w Rosji, wcześniej stał się znany w kręgach zachodnich nowej prawicy, zwłaszcza wśród uczniów Alana de Benoist we Francji, i osiągnął rzeczywiście tam dosyć znaczącą pozycję, o czym świadczy chociażby fakt, że w roku zeszłym, właściwie w zeszłym roku, wziął udział w takiej dużej konferencji tradycjonalistów katolickich, podkreślam, katolickich w Wenecji. Zresztą bardzo protestował przeciwko temu Roberto de Mattei, który napisał taki duży tekst, dziwiąc się, jak tradycjonalistyczni katolicy mogą zapraszać na swoją konferencję i traktować jako jednego ze swoich partnerów właśnie Dugina, który reprezentuje zupełnie przeciwną cywilizację, a który jakby zasiada z nimi w jednym szeregu i właściwie mówi tym samym głosem, ale mówi tym samym głosem kiedy? Kiedy krytykuje tradycję liberalną. Natomiast to, że ktoś krytykuje tradycję liberalną, to nie oznacza, że jest naszym sojusznikiem. I niestety Zachód popełnia ten błąd. Dużo środowisk tradycjonalistycznych, konserwatywnych, ale nawet takich grup pro-life czy pro-family na Zachodzie, które uważają Putina za swojego sojusznika, ponieważ sprzeciwia się tej cywilizacji śmierci, to traktują go jako tą nadzieję, jedną z ostatnich nadziei cywilizacji chrześcijańskiej, podczas gdy wiemy, że to jest pewna, jak to mówią Rosjanie, maskirowka, że dają się nabierać na pewną kreację Putina, który w rzeczywistości tworzy pewien fałszywy wizerunek, czyli taką jedną wielką patiomkinowską intelektualną wioskę, podczas gdy wiemy, że Putin nie jest żadnym obrońcą cywilizacji chrześcijańskiej, nie jest tym katechonem, który ma nas chronić przed antychrystem. I myślę, że te obecne wydarzenia na Ukrainie to wyraźnie pokazują i że te środowiska na Zachodzie, które w nim taką pokładały nadzieję, no w końcu otrzeźwieją, gdy zobaczą, że ten człowiek jest zdolny do zbrodni i ludobójstwa. Tak, rzeczywiście wygląda to na wielką maskirowkę. Myślę, że taka też moja refleksja, że w środowiskach ogólnie takich tradycjonalistycznych myślę, że przydałoby się lepsze rozeznanie co do jakby nauki, społecznej nauki Kościoła, tylko tej nauki Kościoła właśnie w tej takiej klasycznej wersji, dlatego że no niestety XX wiek tutaj przyniósł ogromne spustoszenie w nauce społecznej Kościoła, no na czele z taką zupełną aberracją jak wprowadzenie marksizmu do tejże nauki, czyli powstanie teologii wyzwolenia, czy nasycenie właśnie nauki społecznej Kościoła właśnie pierwiastkami marksistowskimi, czy też jakimiś liberalnymi. I tutaj jest faktycznie bardzo dużo do zrobienia, ale gdybyśmy pozostawali właśnie na gruncie klasycznej nauki, tej właśnie, tak powiedzmy jeszcze do papieża Piusa XII, tak bezpiecznie patrzeć i wstecz na te wszystkie społeczne encykliki papieskie, ale nawet i tutaj na encykliki nawet Jana Pawła II, to wtedy łatwo byśmy mogli tutaj rozeznać się, prawda, i może łatwiej dostrzec te rozmaite maskirowki i pułapki, które różni spryciarze nas zastawiają. Ja jeszcze bym tutaj do tej koncepcji takiej filozoficznej powrócił, która też tutaj z tego wywiadu z Duginem jakoś w tym wywiadzie się przejawia, a mianowicie tam jest takie pytanie, w którym Dugin mówi, że zacytuję, może tak,
bo oni mówią tak, że oni jak gdyby podchodzą do zbawienia świata w sposób taki ogólny, holistyczny i tak dalej, że oni chcą, on mówi, że chodzi o zbawienie archetypu, zbawienie Adama. Rosjanie przez państwo prą ku zbawieniu nie siebie, lecz Adama, czyli takiego jakiegoś kolektywnego Adama, mi się wydaje bardziej, o to tutaj chodzi. I tutaj dalej, pan dalej dopytuje, Adama Kadmona, to brzmi kabalistycznie, a on odpowiada, nie, to jest podejście holistyczne. W prawosławiu chodzi o zbawienie starotestamentowego Adama przez przyjście nowego Adama, czyli Chrystusa. Natura, przyroda zaś zbawia się poprzez ludzi. Państwo, zwłaszcza święte państwo, jest instrumentem tego zbawienia. Dlatego rosyjski car to aktywny uczestnik soterologicznego misterium. Po upadku Bizancjum stał się on ostatnim strażnikiem katechonu, tej tradycji, której uzurpatorem na przełomie VIII i IX wieku okazał się Karol Wielki. Więc tutaj też widzę właśnie pewne takie kolektywne zacięcie, które, jak bo pan powiedział o tym takim eklektyzmie, prawda, że to eurazjatyckie imperium musi być eklektyczne, musi wchłaniać w siebie różne tradycje religijne, ideowe i tak dalej, to wydaje mi się, że jeśli popatrzymy na wschód, to takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich nurtów tam jest takie ujęcie właśnie holistyczne, panteistyczne i monistyczne, które mam wrażenie, że właśnie w tym ujęciu duginowskim ona też jakoś tam pobrzmiewa, a które znowu jest wielkim wspólnym mianownikiem ideologii zachodnich, które, prawda, od Marcina Lutra poprzez Hegla i poprzez niemiecki idealizm aż do dziś jest również bardzo mocno monistyczna, taka panteistyczna. Zgadza się, tutaj rzeczywiście można znaleźć wiele tych punktów wspólnych, ale jeszcze w tym fragmencie, który pan zacytował, no charakterystyczny jest to wyniesienie roli tego cara jako tego uczestnika wielkiego dramatu zbawienia, tej aktywnej persony, czyli mamy tu nawiązanie do tej koncepcji Rosji jako bogonosiciela, czyli nosiciela idei Boga, bóstwa w człowieczeństwie. I to jest też taka koncepcja, można powiedzieć, której dzisiaj też w dużej mierze hołduje patriarchat moskiewski, bo widzimy, że jeżeli to państwo jest tym głównym czynnikiem zbawienia, no to hierarchia prawosławna musi się temu podporządkować. I to jest charakterystyczne, jak mówię, dla moskiewskiego prawosławia, gdzie właściwie nie funkcjonowała instytucja misjonarzy, bo generalnie misjonarzem było państwo. To państwo zagarniało kolejne terytoria. Na terenach zajmowanych przez Rosjan cerkiew prawosławna ogłaszała swoje terytorium kanoniczne, no i tam wtedy wchodzili prawosławni duchowni podporządkowani patriarchatowi moskiewskiemu. No i tak się to odbywało. I dzisiaj dokładnie to samo się odbywa na Ukrainie, kiedy patriarcha Cyryl mówi, że celem tej operacji jest zjednoczenie tych dwóch członów tego trójjedynego narodu, no bo Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie są w tej koncepcji jednym narodem. One muszą stanowić razem ten ruski mir, czyli rosyjski świat, Pax Rusica, tak jak był Pax Romana, to jest właśnie ten nowy ład, porządek regionalny, Pax Rusica, ruski mir, i że takim narzędziem jest armia rosyjska. I zauważmy, że tutaj patriarcha Cyryl właściwie ramię w ramię idzie z Putinem. I to jest realizacja tej koncepcji dokładnie, o której tutaj mówił Dugin. I to jest ciekawe, bo przypomnijmy, że Hegel również na przykład głosił tą apoteozę z kolei innego państwa pruskiego, które też miało swojego cesarza, i to też jakby było takie najwspanialsze wcielenie w tamtym czasie jego zdaniem absolutu. Potem jakby ta sama idea była przecież w nazistowskich Niemczech. No przecież Führer miał też, Adolf Hitler miał też ten rys, prawda, jakiegoś takiego
właśnie takiej emanacji tego zbiorowego, tej zbiorowości, prawda, rasy panów, który tam też, prawda, no swoisty taki czarny papież, prawda, z wąsikiem, który miał prowadzić tylko inaczej niż Kościele katolickim, bo miałby być emanacją tego, jakby tego, tej zbiorowości. Także tutaj są cały czas pewne podobieństwa i tutaj niestety przez to, że Kościół katolicki jest pogrążony w wielkim kryzysie i prawdziwa nauka katolicka jest bardzo mocno przytłumiona nie tylko w tej przestrzeni takiej, że tak powiem, mainstreamu medialno-uniwersyteckiego, ale również w swoich murach, w swoich własnych instytutów, prawda, teologicznych i innych, w seminariach, w uniwersytetach papieskich, wiemy przecież bardzo dobrze, jak tam te nurty ideologiczne również jakby przytłumiły tę klasyczną katolicką naukę o Bogu, człowieku, społeczeństwie, państwie i tak dalej. Dlatego te idee są moim zdaniem tak bardzo niebezpieczne i tak bardzo zatruwają umysły również ludzi, no, którzy uważają się może nawet rzeczywiście szczerze za tradycjonalistów, za katolików, za ludzi prawicy. To jest niezwykle, niezwykle niebezpieczne i tutaj no, wielki apel, aby rzeczywiście prawdziwi katolicy intelektualiści i biskupi i kardynałowie wrócili do tej klasycznej nauki, aby nie pogubić się totalnie w tych meandrach. Panie redaktorze, no myślę, że rozmawiamy już długo. Można by było pewnie jeszcze długo, dużo dłużej na ten temat rozmawiać. Czyli co? Tak jak ten tytuł, czekam na nowego cara groźnego. Czyli sam Dugin powiedział, że się doczekał i myślę, że to, co dzieje się chyba w tej chwili na Ukrainie, czyli ta wojna, to pokazanie siły, wydaje się, że chyba się doczekał, tak? Można powiedzieć, że w pewnym sensie doczekał się można czegoś więcej, bo jednak ta ideologia eurazjatyzmu nie została tak powszechnie przyjęta w Rosji, jak się zwykło uważać. Ona jest jedną z kilku koncepcji, które się ścierają w tym łonie władzy rosyjskiej, ale niezależnie od tego, jak się skończy wojna na Ukrainie, już widać teraz, że ona wybuduje nową żelazną kurtynę, mur między Europą a Rosją i Rosja będzie zdana w sumie na Chiny, dlatego że Chiny jako jedyne będą w stanie jej dostarczać towary, dawać kredyty, a Chińczycy są twardymi negocjatorami, widząc, że Rosja nie będzie miała żadnej alternatywy i że tak naprawdę przyjdzie na kolanach do Pekinu, powstają bardzo twarde warunki i będą uzależniać od siebie Rosję. Tak naprawdę Putin chciał zyskać Ukrainę, a straci Syberię. To już jest w tej chwili kwestia czasu, moim zdaniem. Ale ten zwrot od Europy w kierunku Chin będzie oznaczał takie zwycięstwo tej idei eurazjatyckiej. Że rzeczywiście coraz mniej będzie tej Rosji europejskiej, a coraz więcej tej Rosji azjatyckiej. I w tym sensie to będzie jednak taki triumf Dugina, czyli ta Rosja stanie się taka eurazjatycka, z tym, że, i tego chyba zapewnie nie przewidywał i nie chciał, że stanie się zależna od Chin, stanie się takim młodszym bratem Pekinu. Być może rzeczywiście elity rosyjskie tak bardzo uwierzyły w swoją wielkość, dlatego że rzeczywiście przez ostatnie no, ponad 200 lat to było imperium. Rosja to było imperium światowe, które rzeczywiście miało swoje macki i wpływy rzeczywiście na całym świecie z tym imperium się liczono i być może tak jak i Amerykanie nie docenili właśnie tego wielkiego czerwonego smoka, czyli Chin, że być może tak bardzo uwierzyli właśnie w swoją potęgę i tak protekcjonalnie i z góry patrzyli na Chińczyków, że nie zauważyli, że po cichutku właśnie stosując właśnie filozofię Sun Tzu, no wyrosła im potęga na ich tam podbrzuszu, która rzeczywiście, tak jak zgadzam się z panem redaktorem, że w dłuższej perspektywie Rosja rzeczywiście będzie drżeć przed właśnie tym czerwonym chińskim smokiem, który będzie rzeczywiście sobie starał się tą Rosję podporządkować. Ja bym tutaj jeszcze już kończąc i dziękując za tą rozmowę, chciałbym jeszcze tutaj wyrazić taką nadzieję, bo w tych dniach właśnie, kiedy toczy się rozmowa, dowiedzieliśmy się, że katoliccy biskupi Ukrainy zaapelowali do papieża Franciszka o
poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu Maryi. I tutaj wrócę do Fatimy, dlatego że oczywiście panem historii jest Pan Bóg i my tutaj możemy sobie tak z punktu widzenia naturalnego oczywiście kalkulować i rozważać, co się może stać. Natomiast no, jakby tutaj w tym konflikcie znów myślę, że każdy katolik ma w głowie orędzie Matki Bożej z Fatimy, która jednak powiedziała, że w końcu papież poświęci Rosję niepokalanemu sercu Maryi i Rosja się nawróci. Więc tutaj jak już niejednokrotnie w historii świata bywało, że wielkie królestwa, nawet wrogie jakoś tam chrześcijaństwu, no na czele z Cesarstwem Rzymskim, które było przecież jednym z pierwszych wielkich prześladowców Kościoła, nawracały się. Tak myślę, że tutaj też Pan Bóg ma swoje drogi, że może doprowadzić do tego, że nie tylko Rosja, ale może nawet Chiny właśnie się nawrócą i rzeczywiście to zapewnienie Matki Bożej z Fatimy, że Rosja się nawróci i że jej Matki Bożej niepokalane serce zatriumfuje, się rzeczywiście ziści. Myślę, że tą perspektywę też warto mieć przed oczami i przyłączać się do tego apelu biskupów Ukrainy o to jak najrychlejsze poświęcenie Rosji, aby przyspieszyć, współpracując właśnie w ten sposób z łaską Bożą, aby przyspieszyć właśnie triumf Matki Bożej i tą interwencję właśnie tych czynników nadprzyrodzonych, po prostu czy interwencję boską w historii, tak jak to już nieraz było. Także może tak bym zakończył tą naszą rozmowę, chyba że ktoś jeszcze, pan redaktor, do tego aspektu chciałby dodać. No ja myślę, że to jest bardzo potrzebny apel i powinien zostać spełniony, bo myśmy za wcześnie ten komunizm pochowali. Dokładnie. Za wcześnie stwierdziliśmy, że te błędy Rosji się przestaną rozprzestrzeniać, bo widzimy z jednej strony, że twardy komunizm i to jeszcze bardziej wzmocniony pozostał w Chinach, gdzie dalej Kościół jest prześladowany. Widzimy, że mamy do czynienia z marksizmem kulturowym, który rozprzestrzenia się w krajach zachodnich. To a teraz z kolei widzimy atak Rosji, która jest rządzona przez dawnych oficerów KGB. I to też można nazwać tymi błędami Rosji z objawienia fatimskiego. Więc być może, żeśmy tego orędzia rzeczywiście nie wypełnili. Tam jest z jednej strony wezwanie Matki Bożej do papieża, poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu Maryi, ale z drugiej strony pamiętajmy, jest też wezwanie do wszystkich katolików na świecie o tą praktykę pierwszych pięciu sobót miesiąca w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko Maryi, za zniewagi przeciwko niej. No i jest pytanie, czy myśmy ten drugi warunek jako wierzący na świecie spełnili, więc myślę, że tutaj to orędzie fatimskie, ten apel o tych pięć pierwszych sobót miesiąca, no nadal pozostaje aktualny. Tak jest. I tutaj do naszych drogich widzów też apelujemy, bo to Bogu dzięki jeszcze każdy z nas może zrobić. Kościoły są otwarte, kapłani czekają w konfesjonale na nas, czekają z posługą sakramentalną, więc rzeczywiście chwyćmy ten najwspanialszy oręż, jaki mamy, każdy z nas ma, czyli różaniec w rękę, spieszmy do kościołów, spieszmy się, aby zacząć wejść na tą drogę właśnie praktyki nabożeństwa, które Matka Boża w Fatimie prosiła, czyli pięciu pierwszych sobót. Panie redaktorze, najserdeczniej dziękuję za tą rozmowę. Życzę wielu łask Bożych też na progu tego rozpoczynającego się Wielkiego Postu, też takiego właśnie okresu, który będzie nam pomagał też, myślę, i modlitewnie, i łączyć się też, i ofiarować cierpienia właśnie za Rosję, za to, żeby jakby się opamiętała, i za tę cierpiącą Ukrainę, i za wszystkie, w intencji wszystkich tych spraw, prawda, całej tej jakby walki z tą ofensywą zła. Więc no, tego życzymy i panu redaktorowi, żeby właśnie w tym Wielkim Poście jakoś te łaski cały czas pozyskiwać. I do następnej rozmowy w takim razie. Serdecznie dziękuję jeszcze raz, panie redaktorze, szczęść Boże. Dziękuję państwu, naszym widzom, za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.